Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz, a to jest PSTV. No i dzisiaj o Jarosławie Kaczyńskim, a dokładnie o tym, co wygadywał wczoraj w wsi Śniadowo w województwie podlaskim. Spotkanie Prawa i Sprawiedliwości w związku z kampanią do samorządów. Niby nic nowego, niby nic takiego. No ale powiem wam szczerze, że mnie osobiście to ubodło jako obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, bo po prostu pan prezes kłamał. Jako żywo, prosto w oczy mówił, że to, przed czym protestują rolnicy, to nie oni zrobili. To nie Morawiecki, to nie PiS, to nie Jarosław Kaczyński. To nie oni podpisywali to wszystko. To nie oni mieli swojego komisarza w Unii Europejskiej i mają cały czas. To wszystko nie oni. To jacyś niewidzialni, którzy rządzili Polską przez ostatnie 8 lat. I że to Tusk też. No i tak postanowiłem, że dzisiaj z rana zadzwonię do mojego gościa, dzisiaj naszego gościa tutaj w PSTV, żebyśmy znowu, panie profesorze, Mirosław Piotrowski, profesor Mirosław Piotrowski jest moim gościem, wyklarowali to wszystko i powiedzieli, jak tylko możemy najgłośniej, opinii publicznej w Polsce, że to Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i całe PiS zgodziło się na Fit for 55, czy jak to woli, cały ten Zielony Ład. Dzień dobry w ogóle, panie profesorze. Witamy serdecznie w PSTV. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa. No i dzisiaj o tym przede wszystkim, o tym, że jest jakaś tam kwestia związana z rozłamem w PiS-ie. Zanim do tego przejdziemy, dziękuję, że jesteście, że wspieracie PSTV. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego, byśmy mogli się rozwijać, a dzięki wam się rozwijamy. Super. Kochani, zapraszam również do tego, by wspomóc nas w ten sposób, że każdy musi odpisać 1,5% podatku w tym roku. Można to zrobić odpisując na fundację Osuchową i wpisać cel szczegółowy PSTV, to pomoże nam również w rozwoju. A jeśli ktoś nie lubi takich form wsparcia, to zawsze nam może postawić kawę. W opisie tego materiału jest, jak to zrobić, jak to można właśnie tego dokonać i za co bardzo, ale to bardzo dziękuję. Kochani, zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy z panem profesorem, zapraszamy, w tym tygodniu dużo imprez się dzieje. Zapraszamy na konferencję Naturalnie Odporni. To Justyna Socha i Stop NOP organizuje właśnie tę konferencję zbliżającą się sobotę w Poznaniu od 11 do 17. Zapraszamy serdecznie, bardzo dużo ważnych gości, dużo o zdrowiu, szczególnie w tych czasach, więc bardzo mocno, ale to bardzo mocno zapraszam. Zapraszam również, kochani, szczególnie z punktu widzenia mojej osoby, będziemy na targach książki prawicowej, które organizuje Leszek Szymowski wraz z Agnieszką Wolską w Gdyni 16 również od godziny 10. Zapraszam właśnie na to wydarzenie. Tak to wygląda, targi książki patriotycznej, Dom Rzemiosła, ulica 10 lutego 33 w Gdyni. Będziemy tam wraz z Agnieszką Wolską, Leszek Szymowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, doktor Ewa Kurek, Stanisław Strokowski i wielu, wielu innych bardzo znakomitych gości. Zapraszamy serdecznie. Dobrze, panie profesorze, nie wiem, czy widział pan wystąpienie pana Jarosława Kaczyńskiego, no ale inaczej. Zadam tak, jakbym nie zrobił tego wstępu. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie podpisania Zielonego Ładu? Za podpisanie i wprowadzenie Zielonego Ładu odpowiedzialna jest formacja Prawo i Sprawiedliwość, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Janusz Wojciechowski i wszyscy politycy PiS-u, którzy za tym głosowali, wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali za Zielonym Ładem, za wyborem pani von der Leyen, a później zostało to potwierdzone i za chwilę mogę pokazać pokrótce, jak pan redaktor pozwoli, jak to się działo i kto co mówił. Natomiast ja nie widziałem w telewizorze wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie śledzę, ale wiedząc, że dziś jest taki temat, więc włączyłem sobie stronę internetową, gdzie cytują pana Jarosława Kaczyńskiego i on mówi to niestety, co pan redaktor przytacza, czyli po prostu panie, ale jeszcze
są tam dwa zdania nawiązujące do okresu PRL-u, bo prezes PiS Jarosław Kaczyński jako żywo, będąc przy władzy 8 lat, nawiązywał do PRL-u, żył w PRL-u, kopiował model PRL-u bis. No i teraz, kiedy pożegnał się z władzą, również wszystko kojarzy mu się z PRL-em. Wobec tego chcę przypomnieć takie powiedzenie z okresów PRL-u, które pamięta pewnie pan prezes Jarosław Kaczyński. Jako żywo koreluje to właśnie z tym Zielonym Ładem i co on robi, jego formacja. A więc mówiono w PRL-u, co jest największą bezczelnością w tamtych czasach. I odpowiedź brzmiała, że największą bezczelnością było narobić komuś na wycieraczkę, zadzwonić i poprosić o papier toaletowy. No i trzeba powiedzieć, jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, to pan prezes Kaczyński i premier Morawiecki po prostu nafajdali rolnikom na wycieraczkę i wszystkim Polakom na wycieraczkę, a ten zapowiadany marsz ma być tą bezczelnością, czyli zechcą poprosić o papier toaletowy i jeszcze na końcu stwierdzić, że to nie oni, tak? Że to nie oni. Wedle również komunistycznych zasad panujących, ale już w Służbie Bezpieczeństwa, czyli w SB, szkolono swoich agentów w ten sposób, że jeśli ktoś złapie cię za rękę, to co masz mówić, że to nie moja ręka. No, tak postanowił zachowywać się Jarosław Kaczyński, ale panie redaktorze, jeśli można, a propos Zielonego Ładu, bo PiS chce przeciwko temu protestować i Jarosław Kaczyński mówi, że zawsze byli przeciwko Zielonemu Ładowi. No to wypowiedź i to z Lidu artykułu pana Ryszarda Legutko, który jest europosłem bardzo już długo i jest szefem w ogóle europosłów PiS-u. Niedawno Jarosław Kaczyński zażądał, aby ustąpił z tego stanowiska, ale on 10 dni temu, bo 29 lutego w wywiadzie do Rzeczy, a przecież to jest pismo pisowskie, powiedzmy sobie szczerze, tak między nami, tam jest taki tytuł jego wypowiedź, cytuję: Zielony Ład to fatalny błąd Morawieckiego. Zielony Ład to fatalny błąd Morawieckiego. Dalej, jeśli idzie o Zielony Ład, no to Janusz Wojciechowski, który został wybrany przez prezesa PiS na komisarza w rządzie pani Ursuli von der Leyen 16 grudnia 2021 roku, a więc niecałe pół roku temu, napisał na Twitterze, czyli na X-ie teraz, odpowiadając jednej osobie w sprawie Zielonego Ładu, cytuję: w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej. Unia Europejska jedzie na mojej fali. I tutaj najważniejsze. Janusz Wojciechowski, komisarz pisowski, mówi: zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS. Reforma wspólnej polityki rolnej jest z tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Koniec cytatu z Janusza Wojciechowskiego. I trzeba powiedzieć, że ten Zielony Ład zaakceptował, podpisał, zanim głosował Mateusz Morawiecki w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej, która miała miejsce 10 i 11 grudnia 2020 roku. Mam tu wydruk, jeśli ktoś chce sobie zerknąć na stronach internetowych, to jest na stronach Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. To są konkluzje oficjalne we wszystkich językach Unii Europejskiej. Mamy taki rozdział trzeci, zmiana klimatu, i jest punkt 12, który poparł Mateusz Morawiecki. Zacytuję go tutaj. Aby zrealizować cel zakładający osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z celami porozumienia paryskiego, UE musi zwiększyć swoje ambicje na nadchodzącą dekadę i zaktualizować ramy swojej polityki klimatyczno-energetycznej. I tu najważniejsze zdanie. Cytuję: mając to na względzie, Rada Europejska zatwierdza wiążący cel UE zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych na rok, do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Wzywa współ
prawodawców do uwzględnienia tego nowego celu we wniosku dotyczącym europejskiego prawa o klimacie i do szybkiego przyjęcia tego wniosku. I Mateusz Morawiecki jest za, to podpisuje. Czyli to jest fit for 55, gotowi na 55% redukcji do 2030 roku. Ale też warto przypomnieć w ogóle, jak do tego doszło, bo to nie jest przypadek, to jest logiczna konsekwencja zdarzeń. Otóż cofnijmy się do 2019 roku, panie redaktorze, szanowni państwo, kiedy zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, PiS czyści szeregi z tych kandydatów, którzy mogliby mieć jakieś własne zdanie w Parlamencie Europejskim i ma delegację żołnierzyków, którzy poprą każdą dyrektywę i rozkaz Jarosława Kaczyńskiego i także Morawieckiego, którego wyznaczy. I po tych wyborach mamy do czynienia z próbą wyboru szefa Komisji Europejskiej. Niemcy forsują, czyli pani Angela Merkel, Ursulę von der Leyen, swoją minister obrony. I nie ma większości w Parlamencie Europejskim, żeby ta kandydatura przeszła. I w tej sprawie udaje się do Warszawy przed głosowaniem w Brukseli sekretarz generalny CDU Paul Ziemniak, który przeprowadza rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Nazwijmy ją dyscyplinująco wyjaśniającą. I po tej rozmowie Kaczyński nakazuje europosłom i poprzez także Morawieckiego, europosłom PiS-u, głosować za panią Ursulą von der Leyen i jej programem. I Ursula von der Leyen przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim, które miało miejsce w lipcu, dokładnie 16 lipca 2019 roku, przedstawia swój program, który będzie lansować. I na plan pierwszy wysuwa One Deal for Europe. I wszyscy, 100% europosłów PiS-u popiera ten program. Także cytowany przed chwilą przeze mnie Ryszard Legutko, który mówi, Zielony Ład to fatalny błąd Morawieckiego. Pytanie, a jak głosował za Green Deal for Europe? Głosował za. Za chwilę przychodzi głosowanie nad całą Komisją Europejską i nad Timmermansem, który ma szczegółowy plan wprowadzania tego szaleństwa Zielonego Ładu. Wszyscy europosłowie PiS-u na rozkaz Kaczyńskiego głosują za Timmermansem i Zielonym Ładem. Wspominałem kiedyś panu redaktorowi, że dwójka się wstrzymała, czyli europosłanka Elżbieta Kruk i Zdzisław Krasnodębski. Krasnodębski. Dwójka się wstrzymała, nikt nie był przeciw, wszyscy byli za. Co zrobił Jarosław Kaczyński, gdy zobaczył taką niesubordynację, że oni głosowali przeciwko Zielonemu Ładowi? No nie przeciwko, powiedzmy szczerze, wstrzymali się. Karnie rozsadził ich, bo byli to europosłowie NAKA, Kruk, Krasnodębski, i stwierdził, że nie mogą się ze sobą kontaktować, wobec tego ich rozsadził. No i von der Leyen, wybrana przez europosłów PiS-u, wzbudza euforię w Morawieckim i Kaczyńskim, którzy, zwłaszcza Morawiecki, wypowiada się w mediach, że to dzięki nim została wybrana, bo 9 głosami przeszła, a 26 głosów europosłów PiS-u padło na nią. Wobec tego mówią, to jest nasza komisarz. I ona wprowadza ten Zielony Ład i przedstawia to na Radzie Europejskiej, z tym, że jesienią, czyli w październiku, dokładnie chyba 13 października 2019 roku były wybory i Mateusz Morawiecki startował z Katowic. I nie mógł odsłonić się i powiedzieć wprost, że popiera ten Zielony Ład, bo to dotyczyło także likwidacji wszystkich polskich kopalń, nie tylko rolnictwa. Wobec tego lawirował, bo startował, mówię, z Katowic, dostał ponad 133 tysiące głosów tam. I mówił, że będzie bronił polskich kopalń i będzie przeciwko temu Zielonemu Ładowi. I to było jesień, koniec roku 19. Na początku roku, w styczniu, ujawnia Ursula von der Leyen w wywiadzie dla La Stampy, mówi tak, mam obietnicę polskiego rządu, czyli Morawieckiego, że latem zaangażuje się w działania na rzecz neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Czyli powiedział jej, że potrzebuje więcej czasu, bo ma wybory i w lecie się zaangażuje. Angażuje się w lecie, no i cóż mamy? W grudniu mamy Radę Europejską i Morawiecki popiera Zielony Ład, Fit for 55. To, co cytowałem przed chwilą, ten artykuł 12, przypomnę, mając to na względzie, Rada Europejska zatwierdza wiążący cel Unii, zakładający ograniczenie
w UE emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem roku 90. No i lansują to jako swój program. Raz jeszcze powtórzę, w grudniu 2021 roku Janusz Wojciechowski mówi, że Zielony Ład to tak naprawdę to jest program PiSu, który oni aplikowali do Unii Europejskiej. No ale nie tak dawno robi się kryja. I wychodzi na jaw, że jest to zarżnięcie polskiego rolnictwa ze względu na to, że napływają towary niskiej jakości, bez żadnych regulacji, które są hodowane, które są produkowane na Ukrainie i to kładzie polskie rolnictwo. A z drugiej strony dowiadują się rolnicy, że ta sama von der Leyen i ten sam komisarz pisowski Janusz Wojciechowski dążą do zawarcia porozumienia z Mercosurem, czyli z krajami Ameryki Południowej, między innymi Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, czyli chcą, aby te produkty tanie, również bez certyfikatów jakości i obostrzeń narzucanych rolnikom europejskim wjechały na rynek unijny. I rolnicy w całej Unii zdają sobie sprawę, że ta komisja chce zarżnąć rolnictwo tym Zielonym Ładem. Rozpoczynają się protesty, no i trzeba szukać jakichś wyjaśnień. Więc kręci znowu Mateusz Morawiecki, mówiąc, że on się nie zgadzał, że to tylko była kierunkowa dyskusja i głosowanie na 55, a szczegóły to na Radzie Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, to jest sprawa jasna. Rada Europejska, czyli szefowie rządów, głowy państw, wytyczają kierunek. On się zgodził na Zielony Ład, na program von der Leyen, a szczegóły już dotyczące tam ugorowania, czy to 4%, czy 10% w Radzie Europejskiej, a tam jest już głosowanie i niepotrzebna jest jednomyślność, o czym doskonale wiedział Morawiecki. Wobec tego teraz próbują odwracać kota ogonem, że niby nie wiedzieli, że to zostali oszukani, a tak naprawdę to oni od samego początku byli przeciwko Zielonemu Ładowi. To są kpiny, panie redaktorze, szanowni państwo. Oni liczą na to, że nikt nie sięgnie do dokumentów, że ludzie nie będą oglądać takich kanałów jak właśnie Piotr Szlachtowicz TV, czyli Peter Szlachtowicz TV, bądź innych, i dadzą się na to nabrać. Ale ta bańka, podobnie jak w komunizmie, nabrzmiewała kłamstwem i wystarczyło przekłuć ją tylko. I tego najbardziej obawiali się komuniści, dlatego zwalczali niezależność słowa, wolność słowa, walczyli z tymi, którzy chcieli wolne media, aby nie przekuć tego balonu kłamstwa, bo jednocześnie pryskał cały czar i pokazywano, że król jest nagi i po prostu kłamią, okłamują ludzi. No dobrze, to pan premier Morawiecki uzyskał bardzo fajny przydomek przez szczególnie ostatnie 2 lata swojego funkcjonowania jako premier, Pinokio. To jak nazwać Jarosława Kaczyńskiego, który wychodzi wczoraj nie mówi to, co mówi. Jakby nie byśmy zapomnieli, i tu przestrzegam rolników, bo Fit for 55 to jeszcze nic, ale pamiętacie, przecież był wielki strajk, wielka manifestacja w Warszawie przeciwko piątce Kaczyńskiego, więc jak nazwać Jarosława Kaczyńskiego to, co robi? No bo przecież to już jest naprawdę plunięcie ludziom w twarz. Rzeczywiście, co oni myślą, że my zapomnimy? I teraz ten marsz organizowany 18 maja, co na czele wyjdzie Kaczyński i Morawiecki, powiedzą, dzisiaj strajkujemy przeciwko Zielonemu Ładowi? Przecież to jakaś hucpa. Dobrze, że pan redaktor przypomniał piątkę dla zwierząt. Ja bym sugerował, żeby ten marsz nie rozdrabniał się, czyli na jakiś tam Zielony Ład, jeden tylko, ale protestował przeciwko piątce dla zwierząt. Na przykład dlaczego, panie redaktorze, nie można by zaprotestować? I żeby Jarosław Kaczyński stwierdził, że zawsze był przeciwko tym rozwiązaniom. Tutaj wracam do narracji pisowskiej. Ich władza, jak mówiłem wielokrotnie w programie pana redaktora, opierała się na 2 filarach. Na kłamstwie i na przekupstwie. Oni kłamali i przekupywali dziennikarzy i media. Ci dziennikarze pisowscy nazywani są przez innych, teraz prawdziwych już dziennikarzy, prostytutkami, którzy się po prostu sprzedali.
I w chwili obecnej nie mają już tych redakcji tak dużo. Jedna taka wojująca jest Republika, jeszcze jest jakaś stacja, jedna czy druga nazywana katolicką, czy sama się tak nazywa jako katolicka. No to tam jeszcze mogą tych ludzi mamić, czy oszukiwać, manipulować. Ale ze względu na to, że otwarty jest internet, póki co, na razie, choć wiemy, że był ograniczony, przecież jak pan redaktor był w Realu 24, no to co, jak postąpiono z tą redakcją praktycznie, tak, ją kasując. No ale dobrze, że są takie programy jak właśnie ten, gdzie można o tym mówić otwarcie i bez żadnej cenzury. Czy jaką przyklejać etykietkę, no nie mnie tutaj nazywać pana prezesa. Ja już powiedziałem na samym początku o tym, jak on się zachowuje. Jest to taka największa bezczelność jak w czasach komunistycznych, czyli powtórzę, narobić komuś na wycieraczkę, zadzwonić, poprosić o papier, jeszcze powiedzieć, że to nie on nafajdał, tak, no cóż. Pytanie jest, i tutaj jest pytanie do pana, panie profesorze, bo 11 stycznia był protest wolnych Polaków i mniej lub bardziej to chwyciło, bo ku mojemu zdziwieniu na ten protest szły osoby, które bardzo mocno krytykowały PiS. No a teraz jest na kanwie tego, chcą właśnie zrobić ten protest 18 maja i boję się, że wielu ludzi znowu da się złapać. Czy tym razem do tego również dojdzie? No bo tutaj jesteśmy tu jawnie, to co pan dzisiaj przytoczył, to mówił wcześniej w moich programach i w innych miejscach, w których pan występował, że to oni są odpowiedzialni, to oni są konstruktorami tego wszystkiego, to oni są odpowiedzialni za takie, a nie inne traktowanie polskich rolników, to oni chcą to polskie rolnictwo zniszczyć, a teraz pan Kaczyński zapowiada wielki marsz, który ma być przeciwko właśnie Fit for 55. Ja wiem, że możemy to porównywać do tych różnych tam i słusznie zachowań, ale czy Polacy się dadzą znowu na to złapać, że Jarosław Kaczyński to rzeczywiście jest prawdziwa prawica, że to jest prawdziwy polski mąż stanu i tak naprawdę on chce wszystko, co dobre dla Polski? Poparcie dla PiS-u zjeżdża i to po równi pochyłej. Mam informacje od czynowników Prawa i Sprawiedliwości, którzy już są zarejestrowani w wyborach samorządowych w kraju całym z list PiS-u i tych, co chcieliby później startować do Europarlamentu, są przerażeni, że poparcie spada i na przykład na zachodzie Polski bardzo trudno było uzyskać podpisy pod listami, chociaż przez ostatnie kilkanaście lat, a może 20 lat, była to tylko formalność. Więc to poparcie spada, w tej chwili jest na poziomie, o ile wiem, 24% i leci w dół. Więc jak minie granicę 20% i będzie kilkanaście, to będzie ogromna tragedia dla PiS-u, a osobiście dla Jarosława Kaczyńskiego, dla którego ta formacja jest całym jego życiem. I czy ludzie się na to nabiorą? Oczywiście część tak, to muszę od razu powiedzieć panu redaktorowi, bo znając czynowników pisowskich z dawnych lat, choć nigdy nie należałem do tej formacji, ale znałem i byłem w parlamencie w grupie politycznej, gdzie oni przybywali, to oni sięgają do dawnych wzorców. Oni rozczytują się, tak jak mówiono Jarosław Kaczyński w biografiach Józefa Stalina, podpatrują techniki, znają powiedzenia także propagandystów sławnych, jak chociażby Józefa Goebbelsa, szefa propagandy w III Rzeszy, że kłamstwo powtórzone ileś tam razy, mówiono nawet 1000 razy, staje się prawdą. No i mają jeszcze niektóre nieliczne media zabijające, formatujące nadal mózgi obywateli polskich. Ale jeden z właścicieli tak zwanych mediów katolickich, ten główny, gdzieś wypowiedział się, słyszałem, czytałem, że wszystko psują im, cytuję, te internety, panie redaktorze, te internety, czyli to, co pan redaktor między innymi tutaj nie tyle zapoczątkował, co konsekwentnie realizuje, czyli te internety. Gdyby nie było tych internetów, to oni mogliby kłamać do woli. Powoli, oczywiście ta tendencja się odwraca, ale dla nich najważniejszym jest, żeby osiągnąć w miarę dobry wynik w wyborach samorządowych
i powalczyć o Europarlament. No jak mogą powalczyć o Europarlament, jak oni lansowali Zielony Ład, byli za tym Zielonym Ładem, obiema rękami się podpisywali z Morawieckim na czele. Kaczyński nakazywał głosować za Zielonym Ładem, za von der Leyen. Co więcej, mają problem, bo Platforma Obywatelska głosowała tak samo, tylko za nimi, tak? Tak samo, tylko za nimi. Czyli oni niczym się de facto nie różnią. Ale wskażę na inne kłamstwo. No przecież tu w tym programie, w tej stacji u pana redaktora mówiłem, PS Szlachtowicz, o tym, że no, sami wpadają w sidła. Na przykład było głosowanie za tą piramidą finansową, czyli KPO w polskim parlamencie. I tam na przykład taki europoseł PiS Patryk Jaki zaklinał kolegów i koleżanki z PiS-u, aby głosowali przeciw, bo to jest szkodliwe dla Polski. A sam głosował za tym w Parlamencie Europejskim. Ten sam europoseł nagrywał filmiki, bardzo popularne zresztą, że on jest przeciwko temu, żeby robić kotlety ze świerszczów, że jest za schabowym i tak dalej. Przyszło do głosowania w Parlamencie Europejskim, głosował za tym, żeby jeść świerszcze i kotlety ze świerszczy. No i cóż, i to nie psuje im samopoczucia. Oni nadal uważają siebie, czy przedstawiają siebie za element antyestablishmentowy w Parlamencie Europejskim, choć należą dzisiaj, rozmawiamy i rok temu, 2, 3 i 5, bo od 2009 roku należą do koalicji Urzula. Popierają wszystkie jej pomysły. Wysłali swojego reprezentanta Janusza Wojciechowskiego, który jest twarzą Zielonego Ładu lansowanego w rolnictwie i tak dalej, i tak dalej. No to co robi Jarosław Kaczyński, żeby jakoś ten wizerunek odkształcić? Zaapelował do Janusza Wojciechowskiego jako komisarza, którego tam nominował, żeby podał się do dymisji. Ale najciekawszy jest powód ze względu na to, co robi, bo wiemy, co robi. Tyle wypowiedzi, czyli to, co cytowałem przed chwilą, że Janusz Wojciechowski powiedział, że tak naprawdę Zielony Ład jest programem PiS-u, który powstał w Warszawie, jest aplikowany do Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński stwierdził, że to mu zaszkodzi przed wyborami, bo inne grupowania będą korzystać z tego cytatu. Wobec tego zaapelował i podał się do dymisji. On oczywiście się nie podał, no bo przeliczył sobie raz, dwa, że gdyby się podał i posłuchał Kaczyńskiego, no to straci na tym około 1 000 000 złotych. Myślę tu o pensji, o panażach, tak, około 1 000 000 złotych od razu traci. A co mu jest zdolny zaoferować Kaczyński teraz w opozycji? Naprawdę nic, tak? No ewentualnie miejsce na listach do Parlamentu Europejskiego, ale to go pewnie już nie zadawala. Wobec tego Kaczyński traci wpływy, traci poważanie, no i traci twarz, no bo przecież no, można kłamać, czy inaczej, można, jak mówią Anglicy, oszczędnie gospodarować prawdą, ale już formułowanie tak bezczelnych kłamstw, że PiS i Kaczyński byli zawsze przeciwko Zielonemu Ładowi, no to już jest bezczelność po prostu. Więc tego, myślę, większość ludzi nie kupi. To jest tylko dla tych twardych zwolenników PiS-u, sformatowanych dawno i gra na utwardzenie ich wyobraźni. Dobrze, no sam koniec, panie profesorze, żeby właśnie zamknąć to wszystko klamrą. Czy komisarz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa, mógł zatrzymać ten Zielony Ład i czy mógł zatrzymać ten cały rozgardiarz, który teraz jest niestety częścią życia rolników w Polsce? Bo pan sam komisarz Wojciechowski mówi, że on nic nie może, że on absolutnie nie jest w stanie nic zrobić, bo po prostu nie ma miejsca na jakikolwiek ruch. Jak to wygląda rzeczywiście? Zielony Ład mógł powstrzymać premier Mateusz Morawiecki. I mógł powstrzymać oczywiście Jarosław Kaczyński.
bo to Jarosław Kaczyński desygnował Morawieckiego na premiera i przymusił wszystkich, żeby głosowali na niego. I to Jarosław Kaczyński desygnował Wojciechowskiego na to stanowisko. Wcześniej on był w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. I wojna trwała w PiS-ie podjazdowa bardzo mocna. Przypomnę, że do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wybierał się też Ryszard Czarnecki, który używał metod no, sobie tylko znanych, a rozpoznanych przez kolegów Wojciechowskiego. No i na koniec, kiedy dawał to stanowisko, a później to drugie, ale to stanowisko Januszowi Wojciechowskiemu, to Kaczyński powiedział do Wojciechowskiego, no daję ci to stanowisko, ale Rysiek Czarnecki chyba cię zabije. Zrobił pauzę i powiedział, mnie chyba też. No ale to on odpowiadał, nawet narażał się na tak niebezpieczeństwo utraty życia ze strony Ryszarda Czarneckiego, jak sam mówił, i dawał to stanowisko. Czyli generalnie mógł to zatrzymać, powtórzę raz jeszcze, Jarosław Kaczyński jako ten, który decydował i przede wszystkim Morawiecki na Radzie Europejskiej, a dalej mógł, jeśli była taka już wola polityczna, Janusz Wojciechowski mógł się temu sprzeciwić. No ale jeśli on mówi, że to jest w ogóle ich program, no to panie redaktorze, no nie czarujmy się. Jeśli by pan wymyślił jakiś program, przedstawił go w Unii Europejskiej, Unia Europejska by go zaakceptowała, przyjęła i się zachłysnęła, no to jak ja bym pana zapytał, czy mógł pan to powstrzymać? No mógł pan tego nie wymyślić, tak? No ale powiedzmy sobie szczerze, Komisja Europejska z punktu widzenia formalnego działa jako ciało kolegialne. Jeśli podejmuje decyzję, to cała Komisja Europejska. Oczywiście wiemy, jak to jest w praktyce, że zdanie jest narzucone przez szefową Komisji Europejskiej, ale oni spotykają się co tydzień. Co tydzień spotykają się. Są na ty, piją kawę, wino i nie tylko. Omawiają wszystkie najważniejsze sprawy, a jak są jeszcze inne bieżące, to się częściej spotykają. Więc to wszystko było do załatwienia. To wszystko było do załatwienia, no tylko rząd PiS-u na czele z Kaczyńskim, Morawieckim i jako komisarzem Wojciechowskim, oni to popierali, oni nie mieli żadnych zastrzeżeń. Oni nie mieli, co więcej, jak sobie przypomni pan redaktor, na przykład szczyt klimatyczny w Glasgow i też inne wypowiedzi Morawieckiego, to Morawiecki chwalił się Timmermansem. On się chwalił tym. To on nie powstrzymywał. On się chwalił, że mamy także szczytu klimatycznego. No to oni i Kaczyński i Morawiecki usunęli w 18 roku ze stanowiska ministerialnego profesora Jana Szyszko, który miał organizować szczyt klimatyczny w Katowicach, bo on ograł Francuzów. I przypomnę raz jeszcze, po raz kolejny, że to prezydent Francji Macron nakazał Morawieckiemu wyrzucenie z rządu ministra Szyszko, żeby nie bruździł w sprawach klimatycznych. I Morawiecki, wręczając dymisję ministrowi Szyszko, powiedział, że go dymisjonuje, bo domagał się tego Macron. Także mówię o tym dlatego, żeby uświadomić panu redaktorowi i państwu, że to nie jest tak, że ci ludzie na przykład chcieli powstrzymać Zielony Ład. Oni robili wszystko, żeby wprowadzać te idiotyczne regulacje, które dewastują rolnictwo i inne sektory gospodarcze Polski, bo to dopiero się zaczyna, bo jeśli za chwilę, kiedy będzie możliwość pozyskania środków z KPO, to trzeba będzie przeczytać, co jest w KPO, co Mateusz Morawiecki napisał na 500 stronach. No to on przecież nas uzależnił od tego wszystkiego, tego klimatycznego szaleństwa. On wprowadza podatek na auta spalinowe, czy to benzynowe, czy na diesla. On zobowiązał się w ogóle zlikwidować praktycznie transport samochodowy na te paliwa, o których mówię, aby przestawić na kolej i będzie wprowadzał opłaty na drogach ekspresowych, które są niepłatne i tak dalej, i tak dalej. Więc za chwilę będziemy mieć do czynienia z protestami nie tylko rolników. Więc gdyby oni w ogóle wykazali się chęcią jakiejś rozmowy czy polemiki z decydentami unijnymi, to naturalnie. Bo na Radzie Europejskiej, jak mówię, w 2020 roku, gdyby Morawiecki powiedział, że Polska nie popiera w ogóle, nie wchodzi w grę Fit for 55 i szaleństwo klimatyczne,
to by go nie było. Tylko że oni od samego początku, niedaleko wcześniej popierali, w 20 popierali i teraz też popierali. Tylko kłamią, że nie popierali. Profesor Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa, był moim i Państwa gościem w połączeniu internetowym. Panie profesorze, wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. A ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie PSTV. Zachęcam do tego bardzo gorąco, żeby takie programy powstawały właśnie. Potrzeba na jest Wasza pomoc. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV. A jeśli ktoś nie lubi, to zapraszam serdecznie, żeby nam kupić kawę, postawić nam kawę. W opisie tego materiału jest, jak to można zrobić. I widzieliście przez cały program możliwość, jeśli ktoś jeszcze nie rozliczył się z fiskusem polskim, a chciałby to zrobić, to zachęcam do tego, by właśnie odpisać 1,5% podatku na Fundację Osuchową. Również w opisie tego materiału jest dokładne szczegóły tego wszystkiego. Cel szczegółowy wpisać proszę w zeznaniu podatkowym pstvp.s.tv. Można odpisać 1,5% podatku na właśnie naszą działalność, to nam bardzo pomoże. Kochani, zapraszam również na sobotę 16 marca do Gdyni, Dom Rzemiosła, ulica 10 lutego 33, Targi Książki Patriotycznej. Leszek Szymowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rona, dr Ewa Kurek, Stanisław Strokowski, Tomasz Sommer, Adam Wieląski, Magdalena Ziętek-Wieląska, Stanisław Krajski, profesor Mirosław Piotrowski również będzie tam, doktor Anna Mandrela, Andrzej Zapłowski, profesor Ryszard Zajączkowski, moja skromna osoba Agnieszka Wolska też tam będziemy, więc zachęcamy bardzo, bardzo, ale to bardzo gorąco na to właśnie wydarzenie już za tydzień, już w najbliższą sobotę tak naprawdę powinien powiedzieć do Gdyni, a jeśli ktoś nie może do Gdynia, jest z Poznania lub z okolic Wielkopolski czy z Lubuskiego, to zapraszam. Konferencja Naturalnie Odporni organizowana przez Stop NOP 16 marca również od 11 do 17 w Poznaniu. Właśnie to są Arkadiusz Tytela, Justyna Sochę, Damian Garlicki, Anna Furmaniuk, profesor Jacek Nowak, Robert Wagner, Zdzisława Piasecka. Zapraszam serdecznie na tę właśnie konferencję. Widzimy się po 18:00. Ewa Żyźniewska, Polse Media, czyli Holandia. Będziemy mówili o człowieku, który już został wspomniany przez pana profesora Mirosława Piotrowskiego, o panu Timmermansie, który to, proszę państwa, prawdopodobnie zostanie premierem Holandii. O zgrozo. O tym i tylko o tym po 18:00. Zostańcie